jestem ja. Na świecie o wielkości jednej kratki, a każda śmierć będzie go zwiększała. Żeby wygrać to wyzwanie, będę musiał zdobyć diamenty. Jednak nie będzie to wcale takie proste, ponieważ przed tym mam do zaliczenia kilka wyzwań, które będę musiał zrealizować. Ale tego dowiecie się trochę później, więc oglądajcie ten film do końca. A, no tak, no i dla was też mam wyzwanie. Zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, to będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na moim serwerze craftkill.pl. Wystarczy napisać swój nick w komentarzu. Dobra, moi drodzy, tak jak widzicie, no mam trochę przerąbane, ponieważ no nie mogę totalnie się ruszać i nie mogę zdobyć nawet podstawowych itemów takie jak drewno. Oczywiście będziemy musieli zwiększyć ten border, a mogę to zrobić tylko w jeden sposób, czyli po prostu się zabijając. Nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że kurde uda mi się tak jakoś zrobić. Czy ja w ogóle stąd później wyjdę? Ja nie mam pojęcia, dobra, próbujemy. Dobra, błagam tylko o to, czy ja nawet nie zginę. Czy ja nawet nie zginę z tej wysokości. Dobra, te wyzwanie będzie trudniejsze niż myślałem. Dobra, uwaga, skok numer 2, proszę weź nie mogę zginąć. Dobra, tym razem biorę jeszcze więcej bloków. No dobra, teraz jestem już przekonany, że raczej zginę, więc okej, w tym momencie świat mi się powiększył. No nie za jakoś mega dużo, no ale zawsze jest to coś. A, no właśnie. Dzięki tej śmierci zaliczyłem swoje pierwsze wyzwanie, czyli śmierć przez skok z wysokości. Przez to zostało mi jeszcze 5 wyzwań, które będę musiał zrealizować, żeby wygrać ten challenge. Jeśli zastanawiacie się, co teraz cały czas robię, to tak, ciągle umieram. A to wszystko dlatego, ponieważ muszę dotrzeć jakimś cudem do tego drzewa, a nie jest to wcale takie proste. Okej, cały czas oczywiście umieram, żeby dotrzeć do mojego super drzewa. No nie mogę go jeszcze nawet skopać. Jeszcze tutaj kratek potrzebuję, no trochę tak. Trochę potrzebuję, no. Dostanie się do drzewa, zmieni totalnie wszystko, ponieważ wtedy będę mógł się wkopać w ziemię i zacząć umierać w o wiele łatwiejszy sposób. A przy okazji wykonać kolejne challenge. Po kilku minutach udało mi się dojść do drzewa. Dobra, jest widzowie, mam pierwsze, moi drodzy, swoje drzewo. Nawet nie wiecie jak się z tego cieszę, tego jeszcze nie mogę wykopać. No w zasadzie tylko to mam. Czyli mogę sobie zrobić crafting. Wielki progres w grze, crafting. Niesamowita sprawa, kto by się spodziewał. Boże, tylko ten skok dzieli mnie od tego, żeby skopać to drewno. Dobra, uwaga, wielki moment. Leć. Aha, naprawdę? Zostało mi 2 serca? Dobra, moi drodzy, w końcu zaczynamy kolejny etap gry, czyli kopanie surowców, ponieważ większość moich wyzwań właśnie będę mógł zrobić pod ziemią. Dobra, uwaga, pierwszy kilof. Ja pierdzielę, ile to zajęło nam. Pierwsze totalnie podstawowe przedmioty. Skopię sobie jeszcze te drewno, żeby mieć kurde cokolwiek. A, jestem za tym, żebyśmy tutaj mieli taką swoją bezpieczną strefę. Jedzenie skądś będę musiał zdobyć, więc posadźmy sobie, niech będzie. Chociażby mogę w sumie umierać w nieskończoność, ale niech będzie. Spróbujemy jak najmniej razy umrzeć. Chociaż w tym challenge'u jest to raczej niemożliwe. Na przyszłość, gdy będę umierał, zostawiam sobie również tutaj drewno i ogólnie chyba wszystkie surowce, niech tutaj sobie będzie. No i dobra, kopiemy się w dół. To raczej nie jest w ogóle bezpieczne, co się tutaj wydarzyło właśnie w tym momencie. Ja pierdzielę. Czemu kopanie w dół musi zawsze się tak kończyć? Jednak nie było to wcale aż takie złe, ponieważ dzięki temu, że zabił mnie creeper, zaliczyłem kolejne zadanie, czyli śmierć przez moba. Mamy chociaż kolejne zadanie zaliczone, jednak no najszczęśliwszy i tak nie jestem, bo na nowo potrzebuję totalnie wszystkich przedmiotów, a drewno nam się będzie powoli kończyło. No dobra, mam tutaj totalnie przerąbane, jest tutaj tyle mobów, że nawet nie wiem co mam zrobić. Nie wiem, wkopię się po prostu chyba gdzieś obok, no bo chyba nic więcej nie mogę totalnie zrobić. Tu już jest zombie, ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Dobra, jakim cudem żyję? Nie wiem jakim, ale żyję. Mamy złoto, ale ja nawet żelaza w ogóle nie mam. Potrzebuję żelaza. Kurde, ja pierdzielę, już pierwszy mob chce mnie zaatakować. Czemu może się wspierać po borderze? Naprawdę? Fajnie by było tutaj wyczyścić to wszystko. Zróbmy nogi. O kurde, własna ekspiarka. A, no to mega ekspiarka. Ja pierdzielę, no najlepsza ekspiarka ją w życiu widziałem. Okej, bardzo potrzebuję żelaza, naprawdę, bardzo potrzebuję żelaza. I jest tutaj, dobra. Pierwsze żelazo, bardzo super. Kurde, mega dużo tego żelaza, zarobiście. To nam bardzo dużo ułatwi. Pode mną jeszcze one było, więc sobie je wezmę. Ja pierdzielę, tu co tutaj jest za rzeczy w ogóle? Tylko no nie za bardzo jak tam dojść. Postanowiłem, że wybuduję się na górę, a następnie przepalę nasze żelazo. A tutaj mamy węgiel. No super stary, no nie może być źle, nie? O, gravel! I ja pierdzielę, ty. Za trzecim razem na fit mi wlezie. Zastanawiacie się, dlaczego tak się ucieszyłem? Ponieważ moim jednym z wyzwań będzie śmierć przez spalenie się. A do tego miałem już wszystko. Dobra, ty, przepalamy żelazo. Kraftujemy zapalniczkę i zaliczamy następny challenge. Dobra, uwaga, zapalniczka. Idę pod ziemię, bo tu raczej chyba się nie. A, ty, mogę to zapalić. Dobra, git, ty, tylko chociaż. A, może też idemy. Dobra, git. A, no zajebiście, mega. Jeszcze jedna próba, jakbym mógł. I w tym momencie właśnie zaliczyłem kolejne wyzwanie. Po chwili przepaliło mi się całe żelazo, a z niego skraftowałem tarczę, hełm, miecz, kilof oraz wiadro. Generalnie potrzebuję zejść pod ziemię i bardzo w ogóle by się przydała bardzo jedna ważna rzecz, a jest nią woda. Nie mamy w ogóle dostępu do wody, to jest duży problem. A jest to problem dlatego, ponieważ jeden z moich kolejnych wyzwań będzie śmierć przez utopienie się, a do tego potrzebuję wody. Problem jest taki, że muszę uważać na HP, nie mam jedzenia, co jest jedną. O no, zajebiście, kurde ty. Zaraz cię
cię rozwalę normalnie, nie? No dojdę do ciebie i po prostu cię niszczę na psychę, nie? Co za gość do mnie strzela? Jakiś powalony, ty. Jednak musiałem odpuścić zemstę na tym szkielecie i zacząć się kopać w dół. Chyba kopanie w dół przy borderze będzie najlepszą opcją, chociaż, no nie wiem, załóżmy. Żelazo, bardzo fajnie. No i go trochę potrzebujemy. Wow, ty, gdzie ja się wkopuję? Dobra, zarąbiste tutaj rzeczy są. Bardzo bym potrzebował wody, nie? Teraz, żeby tak schodzić normalnie jakoś. A, no i znowu szkielet. No nie, no dzisiaj te szkielety to mnie jakoś prześladują. Dobra, git, następne żelazo. Żelazo było mi naprawdę bardzo potrzebne, ponieważ jednym z moich kolejnych wyzwań będzie śmierć przez kowadło. A żeby je zdobyć, potrzebuję naprawdę dużo żelaza. Okej, mamy następne żelazo. Kurde, no dużo tego potrzebuję, naprawdę strasznie dużo. O, i kolejne od razu obok. Ej, dobra, mam krytyczną sytuację, ponieważ szukam żelaza, a mi kilo wpadł dosłownie w środku cave'a. Nawet nie wiecie, jakie mam... No nie mam szczęścia. Nie mam w ogóle szczęścia. Jak ja mam skraftować kilo, nie mając craftingu? Mam tak przerąbane, jak nikt nie miał, nie? Ja pierdzielę. Jedno walone drewno. Chcę umrzeć teraz? No nic. Nie miałem wyboru, więc musiałem umrzeć. Na szczęście miałem przy sobie zapalniczkę, dzięki czemu miałem w ogóle przez co to zrobić, więc to było moje jedyne koło ratunkowe. Wyrzuciłem itemy, zapisałem koordynaty, a następnie się spaliłem. No nic, nie mam innego wyboru normalnie, nie? To jest niesamowite, kurde. Dobra, mam mniej więcej wszystkie itemy, no ruszam po moje przedmioty, zwyczajnie, no nie mam co zrobić. Moje itemy są dosłownie pode mną. Liczę na to, chociaż, że nie wpadnę w jakąś znowu dziurę i nie umrę. Ja pierdzielę, woda! Jest woda! Cieszę się dlatego, ponieważ to było moje kolejne wyzwanie, czyli utopienie się w wodzie. Jednak musiałem to trochę przenieść na później, ponieważ nie miałem w ogóle itemów. No nic, będę wiedział po prostu. Ty, kurde, ale się wkopałem. Dosłownie zarąbiste miejsce to jest. Free drewno mamy. A, no i tutaj to niesamowite miejsce. Dobra, kopię się dosłownie przy borderze, wyrąbane. Oj, dobrze, dobrze, że tego... Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. Kurde, tu jest jeszcze tyle żelaza. Creeper. Ło, ja pierdzielę, nie wybuch. Myślałem, że wybuchnie. Dobra, trudno. Ryzykuję. Fuck. Dobra, tutaj. Tutaj. O nie. Zrzucam go, leć tam. Żelazo. O, kolejne żelazo. Kurde, nie, no już będę miał na tego wadło, jeżeli te itemy mi nie zniknęły. Dobra, gdzie, przez koordynaty tutaj powinny być właśnie moje itemy w tym tunelu. I czy są? Gdzie one są? Nie ma. Nie ma moich itemów, no nie wierzę. Ja pierdzielę. To był moment mojego chwilowego załamania. Nie wiedziałem, czy uda mi się wykonać challenge, ponieważ skąd miałem wiedzieć, że w moim małym świecie jest tyle żelaza, ile potrzebuję. Wiedziałem, że nie mogę zrobić żadnego żelaznego przedmiotu, ponieważ była możliwość, że zależy od tego całe wyzwanie. Więc zwyczajnie robiłem kamienne kilofy i zacząłem szukać żelaza. No nic, nie mam innego wyboru. Dobra, jest żelazo, ja pierdzielę. Nie jest źle, 14 gig. Chyba najlepiej jakbym umarł, bo widzę, że to jest trochę żelaza więcej, no ale co mam zrobić. Jezu, następne, błagam, dajcie mi w końcu, żebym miał to kowadło. Nie, no tam jest taki młyn z tymi mobami. Ja pierdzielę. O nie, błagam. No nie. Czy naprawdę to żelazo jest dosłownie nad creeperem? Powiedz, że nie. Ja pierdzielę, to jest przecież to jest jakiś żart. Dobra, zabijam je, no bo co mam zrobić z tymi mobami? Błagam, tylko nie wybuchnij. Nie wiem, czy ja chcę tutaj wchodzić, bo wydaje mi się, że tu jest jeszcze jeden creeper. O, wiedziałem. Ja pierdzielę. No weź se, daj se luz, co? O, wybuchnij, dawaj, no. No i git. Wydawało mi się, że mam już wystarczająco żelaza, więc stworzyłem piecyk, a następnie przepaliłem żelazo. Jednak był jeden mały problem. Nie miałem czym go przepalić. Nie mam węgla, miałem tylko jeden. Nie mam nic więcej totalnie. Są tutaj tory, nie wiem. Torami chyba nie mogę takich rzeczy robić, ale tutaj możliwe, że jest właśnie drewno. Kurde, ile tam jest mowy. Tam jest. Jak ja tam spadnę, to jest po prostu koniec. No i creeper, oczywiście. Trzeba to jakoś zagrać sensownie. O, ja pierdzielę, jeszcze za mną wybuch. Proszę, jakiekolwiek drewno. Kto byś powiedział, że ten challenge będzie taki trudny. Dobra, kolejne drewno, zarąbiście. No dobra, tyle drewna raczej powinno mi starczyć. Dobra, uwaga, powinno mnie stać być właśnie już na kowadło. Zobaczmy, czy to się uda. Cyk, cyk, no i cyk. Jednak dobry byłem z matematyki chyba w takim razie. I dodatkowo dwa, znaczy trzy żelaza na kilo, żeby znaleźć diamenty. Nie no, klasa, po prostu klasa. Następnie wykopałem się do góry, żeby zrealizować swoje zadanie, czyli śmierć przez kowadło. Dobra, to chyba powinno wystarczyć. Nie wiem, czy to kowadło mnie zabije, ale liczę, że tak. Dobra, uwaga, dawaj, zabij mnie. Naprawdę? Nie zabiło mnie? Za pierwszym razem? Nie no, jakby takie kowadło mi RL spadło na łeb, to raczej bym, no nie miał już głowy. Dobra, no dawaj, no. Dobra, leżę, zarąbiście. Następne zadanie zaliczone, jednak przed nami zostało jeszcze jedno. Nie, w sumie to dwa. Muszę się utopić oraz zdobyć diamenty. Kurde, jakbym po prostu tutaj tą wodę, byłoby szybciej. Dobra, chowam wszystkie przedmioty, oprócz kilofa w sumie i trochę bruku. I dobra, zejdźmy tutaj, bo tutaj mieliśmy w sumie wodę. O, tutaj chyba była ta woda. Powiedz, że jest? Jest, zarąbiście. No dobra, no to się topię. Żegnajcie, moi drodzy. Papa, umieram. No dobra, biorę wszystkie moje itemy i lecę szukać w takim razie diamentów. No dobra, niby to takie proste zadanie, jednak trochę mnie dziwił fakt, że ani razu nie zobaczyłem ani jednego diamenta, więc obawiałem się najgorszego. Jednak nie mogłem się poddać i zacząłem szukać. Widzowie, kopię się dosłownie pod siebie. Nie ma wciąż diamentów, no najniżej będą pewnie, koło bedroka. Dobra, no lecę po prostu szukać, nie wiem. Jak się w koło rozsądę na diamenty, będzie super. Lapis, może bok lapisu, wątpię. Albo się uda teraz, albo nigdy, trudno. Dawaj, no. Jak ja zaraz będę przy bedroku, no, że to będzie jakiś żart.
totalny. Jak ja nie znajdę tutaj nigdzie diamentów, to mi po prostu rozwali łeb mi to, nie? Muszą być, no przecież kurde, no mam trochę tych kratek odblokowanych. Nie, okej, okay. Jest jakiś cave? Ja pierdzielę, myślę, że to są diamenty. Jest lawa, a diamentów nie widzę. Redstone, no proszę, gdzie? Dajcie diamenty, no muszą być. Pod redstone'em. Nie, no nie ma. Błagam, błagam, kopię się w dół, boję się, że w lawę wpadnę, no ale trudno. Nie zaradę przy bedrock. Bedrock, nie wierzę. Przyznam szczerze, że no nie wiem, co mam zrobić, nie? No nie wiem. Nie, no to jest żart. Nie, to jest. No to jest kurwa. Żart! Żart! Żartujecie sobie? Ja nie mogę w to uwierzyć. Czy ja naprawdę jeszcze wziąłem wszystkie itemy? Wszystkie. Błagam, no powiedz, że. Nie, no jeden diament, jeden! Tylko na mojej drodze. Potrzebny mi jest tylko jeden. No daj mi go! Nie, no powali mnie, kurde, gdzie jest jakiś creeper, cokolwiek. On to rozwali, nie rozwali? Co mam zrobić? No nic, wykopuję się na górę, no nic nie zrobię. Muszę zginąć po prostu. Szybko zakończę swój żywot. Szybka śmierć. No już mogę iść wykopać diamenty. Nie mogę w to, nie. Są i one. Są i one. Uwaga, uwaga, uwaga. Kopię diamenty. Uwaga! Jest! Mam! Skończyłem! No dobra, niech ma. Tak zakończyłem całe to wyzwanie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Rozbijacie na krawskiego.pl. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle chcecie więcej tych filmów. Na razie, cześć.